Witam cię, bracie, siostro, w kolejnym odcinku Nieznajomy, w którym chciałem opowiedzieć o tym trochę, jak zagubiliśmy gdzieś prawdziwy charakter, charakter Boży, tak? O tym, że ludzie, nawet którzy tam jakoś tam wierzą w Boga, tak naprawdę nie wiedzą, jaki On jest. No i nie rozumieją tego, jak postępuje i dlaczego różne rzeczy w Starym Testamencie czy w Nowym Testamencie, dlaczego tak Bóg postępuje, a nie inaczej, tak? A to wynika z Jego charakteru. Chciałem dzisiaj jakby zacząć i na ten temat coś powiedzieć i postarać się Ciebie zainteresować tym tematem, żebyś sam go zgłębił i sam zobaczył to w Słowie Bożym, tak? Jeżeli rozmawiamy z różnymi ludźmi na temat Boga i na temat tego, czy pójdą na przykład, jak uważają, czy pójdą po śmierci do nieba, czy do piekła, to część, powiedzmy sobie, że część ludzi mają takie zdanie, że no, nie jestem taki super, ale tam wierzę i Bóg jest miłością. Bóg jest miłosierny i na pewno nam mi przebaczy wszystko i będzie okej, tak? Że pójdą do nieba, że pewnie, albo jeszcze jak rozmawiamy, większość ludzi w Polsce to katolicy, więc jeszcze tam, no, najwyżej tam pójdę do czyśćca najpierw, a później pójdę do nieba, tak? No i tyle. No ale oczywiście mają rację, Bóg jest miłością, tak? Ale to nie jest jedyny atrybut Boży, bo Bóg jest także sprawiedliwy. I o tej Bożej sprawiedliwości wszyscy ludzie jakby zapominają. Tak? W ogóle myślę tak, że Bóg jest sprawiedliwy, ale nagle zamknie oczy i wszyscy przejdą i Bóg już otworzy oczy, jak wszyscy będą już w niebie, tak? No tak to nie działa. Bóg w Starym Testamencie działał trochę inaczej, bo znaczy nam się wydaje, że inaczej niż teraz. Jeżeli chodzi o ludy ościenne, o inne ludy niż naród wybrany, działał tak samo jak teraz, tak? Natomiast jeżeli chodzi o lud wybrany, to lud wybrany był traktowany i sądzony jakby za swoje uczynki od razu. Jeżeli stawali się bałwochwalcami, tak jak na przykład na pustyni, zrobili sobie cielce, to Bóg ich od razu karał. Inne ościenne narody na przykład były bałwochwalcami, tak były poganami przez ileś tam lat, set lat i dopiero jak doszli do jakiegoś poziomu upadku moralnego, wtedy Bóg tam posyłał kogoś, aby im głosić i po prostu dopiero wtedy zostało to miasto jakby sądzone. Po jakimś długim czasie. Natomiast dlaczego Bóg tak postępował z Izraelem? No, ponieważ Izrael miał objawienie Boże bardzo duże. No, Bóg między nimi się przechadzał, tak? Bóg dla nich robił cuda tak wielkie i tak ogromne, że oni byli pewni. Oni wierzyli w ten sposób, że Boga widzieli na własne oczy, więc ich wiara była tak utwierdzona i tak realna, tak? Bóg chodził po prostu z nimi, szedł w obłoku, szedł z nimi i robił dla nich wielkie cuda, tak? Mannę z nieba im dawał, wodę ze skały im wyprowadził, przepiórki spuścił po kolana, tak? Więc no, mnóstwo cudów, a oni odstępowali od Boga i byli za to karani od razu, ponieważ oni po prostu wiedzieli, że Bóg jest. Bóg, po pierwsze, jest sprawiedliwy i nie może przymknąć oczu na nasze grzechy. I Bóg zawsze działa tak, w ten sposób, że każdy lud, jaki był w Starym Testamencie,
do którego, który Bóg zamyślił, że już tam jest, znaczy ich czas sądu. Bóg też używał narodu izraelskiego, żeby sądzić narody, tak? I dlatego ludzie się oburzają, że Izrael szedł i tam mordował na przykład jakieś narody. Natomiast to był sąd Boży nad tymi narodami. Tak naprawdę Izrael był tylko ręką Bożą, natomiast był do czasu tego, dopóki był wierny Bogu. Na przykład sprawa Jerycha. Izrael poszedł do Jerycha, robił wszystko, co Pan mu kazał robić. Obchodził miasto tam siódmego dnia, obeszli 7 razy, mury się zniszczyły i zdobyli Jerycho, tak? I Pan nakazał, żeby nic z tamtego miasta nie brali. Jeden gość z armii izraelskiej wziął coś stamtąd. I na następną walkę, jak szli do miasta Aj, żeby podbić miasto Aj, to już przegrali, tak? A nie wiedzieli czemu. Aj było dużo mniejsze od Jerycha i myśleli, że zdobędą bez problemu to miasto, a przegrali. Ci ludzie, którzy zamieszkiwali Aj, przepędzili ich, tak? I zginęło tam kilkunastu żołnierzy Izraela. Jozue był wtedy zaniepokojony, dlaczego przegrali. Przecież Pan im kazał zdobywać te miasta. No i Pan im odpowiedział, że po prostu ktoś z was zgrzeszył. Ktoś wziął i nie postąpił. Czyli Izrael musiał być czyściutki, być po prostu wierny Bogu, żeby z Nim być. A tak naprawdę to była walka Boża, bo jak przeczytamy sobie początek tylko Księgi Jozuego, jak Jozue wchodzi do Ziemi Obiecanej i pierwsze co robi, to spotyka anioła pańskiego, z którym rozmawia, czy jest z Nim, z nami, czy jesteś z nami, czy jesteś przeciwko nam, do tego anioła. I ten anioł mówi, że to jest jego walka, Boża walka i Bóg sam będzie walczył, tak jak wielokrotnie Bóg walczył za Izraela, na przykład jak Gedeon, jak Gedeonowi chciał pokazać, że to nie Izrael swoją siłą wygrywa, tylko Bożą siłą wygrywa i zmniejszył mu liczbę żołnierzy do chyba 300. Kazał iść Gedeonowi, jak już zmniejszył tą liczbę wojsk, żeby Gedeon po prostu nie popał w pychę, Izrael, żeby nie popał w pychę i nie myślał, że to jest jego zasługa, tylko że to Bóg zrobił. I tak samo, idąc i zdobywając tereny w Ziemi Obiecanej, niszcząc narody, to był Boży sąd nad tymi narodami. A czego to był Boży sąd? A no dlatego, co w Starym Testamencie było zawsze dla bałwochwalstwa, palenia dzieci, tak, na ofiarę dla bożków. Tam były naprawdę, można poczytać sobie o tych ludach, co wtedy się działo. I to naprawdę nie byli normalni, grzeczni ludzie i tam Bóg ich wybił. Tak nie było. To trzeba sobie zdać z tego sprawę, tak samo Sodoma i Gomora. Tam nie byli grzeczni ludzie. Tam nie było normalnie, tak? Że normalnie oni nie wierzyli tylko w Boga i Bóg ich zabił. Nie. Tak, Bóg tak nie działa, tak? Tam już naprawdę było tak, zresztą jak przeczytali byśmy sobie, co się działo w Sodomie i Gomorze, jak Lot tam przybył i przyszli do niego właśnie ci aniołowie mu powiedzieć o tym, co się stanie i go wyprowadzić, to ludność, cała miasta wyszła, żeby z nimi współżyć, z tymi ludźmi. Czyli wyobraźmy sobie, że siedzisz w domu, przychodzą do ciebie goście i nagle przychodzi pół bloku i mówi: wypuść ich, bo chcemy ich zgwałcić, tak? Bo chcemy z nimi współżyć. No to nie jest normalne i takim mieście nie żyło się fajnie. I ci ludzie naprawdę byli bardzo zdeprawowani. Bóg nie robi sądu nad ludźmi, którzy tylko nie wierzą w Boga, tak? Czy coś tam, a żyją sobie w zgodzie z bliskimi i nie robią żadnych wielkich grzechów, to Bóg ich od razu tak nie sądzi, tak? Były naprawdę duże wykroczenia, te narody naprawdę nisko już moralnie upadły i dopiero wtedy Bóg właśnie je sądzi. Natomiast czy Bóg tych narodów nie kocha? I czy Bóg
nie wiem, żąda tylko krwi i jest mściwy i w ogóle. Nie, po prostu. Sami popatrzcie w swoje serce. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I też sprawiedliwość jest jedną z rzeczy, którą mamy w sercu, tak? Mamy pragnienie sprawiedliwości. Jeżeli ktoś, wystarczy sobie pomyśleć, że jeżeli ktoś by zabił moją bliską osobę, albo zgwałcił, albo cokolwiek zrobił, to chcemy, żeby ta osoba była sprawiedliwie osądzona, tak? Żeby sprawiedliwości stało się zadość. Tak, oczywiście Biblia nam mówi, że mamy oddać, że do Boga to należy, sąd i to wszystko należy do Boga. I tak, jeżeli wierzący wierzy w to, to powinien oddać to Bogu. Natomiast jest też sprawiedliwość taka, jak ludzka sprawiedliwość, czyli sądy, też, co mówi nam Słowo Boże, są od Boga, tak? Czyli władze, że są władze jest od Boga i sądy i to wszystko jest od Boga, tak? Mamy taką też możliwość, że ktoś zostanie osądzony już tutaj. Natomiast my jako wierzący wierzymy w tą ostateczną sprawiedliwość, że jeżeli ktoś by nie był osądzony tutaj, to wiemy, że będzie osądzony. I tej sprawiedliwości stanie się zadość. Bo my mamy pragnienie sprawiedliwości takie, że jeżeli po prostu, jeżeli ktoś zabije kogoś i do końca życia nie zostanie osądzony, to tej sprawiedliwości nie ma. I żyjąc tylko tutaj na ziemi i myśląc po ludzku, będąc niewierzącym, to nie da się po prostu, żeby ta sprawiedliwość została kiedyś ludzka zaspokojona. Bo jest tak wiele niesprawiedliwości, tak wiele zła się dzieje na świecie, że jeżeli nie ma tej ostatecznej sprawiedliwości i tego sądu właśnie Bożego, który ludziom się wydaje zły, w Starym Testamencie i tak jojczą na to, że Bóg jest taki zły, że tam coś, nie wiem, zabijał i w ogóle, to po prostu bez tej sprawiedliwości Bożej nie ma sprawiedliwości. Tak naprawdę ta sprawiedliwość mnie napawa szczęściem. Napawa tym, że mam tą perspektywę, że co by się nie działo, to by co nie zrobił, to i tak zostanie mu oddane sprawiedliwie, bo jest ta sprawiedliwość ostateczna. I Bóg po pierwsze jest sprawiedliwością i dlatego nasze grzechy nie mogą być zamiecione pod dywan, dlatego Jezus przyszedł na świat i dlatego za nas umarł, ponieważ nasze grzechy nie mogą być przeoczone przez Boga, nie może Bóg zamknąć oczu. Ktoś musiał za te grzechy ponieść karę i za nas poniósł karę Jezus. Przyszedł na świat, właśnie na tym polega miłość Boża. Miłość Boża nie polega na tym, że nasze grzechy będą Bóg zasłoni oczy i przejdziemy. Nie. Jezus za nie poniósł karę. Mało tego. Zawsze jak Jezus chodził apostołowie, to mówił, idź i nie grzesz więcej. Czyli jeżeli ty widzisz miłość Bożą, ty widzisz, co Bóg dla ciebie zrobił, to twoje życie od tego momentu, czyli od momentu nawrócenia, musi się zmienić. Nie możesz dalej trwać w grzechu, tak? Nie możesz dalej żyć po swojemu sobie, dla siebie, egoistycznie, tylko musisz zobaczyć, co Bóg dla ciebie zrobił. Bóg ci przebaczy to, bo jest po pierwsze sprawiedliwy i jest wierny swojemu przymierzu i uzdolni cię do tego, żeby żyć świętym życiem, żeby się uświęcać. Tyle. Zawsze jak Jezus mówił i dokładnie Bóg nie zamyka oczu na nasz grzech. Nasz grzech po pierwsze musiał być odkupiony przez śmierć Jezusa i my po nawróceniu musimy już żyć Bożym życiem, świętym. Oczywiście zdarzą się upadki, Bóg nam wybaczy, ale już musimy wybierać tą drogę. Tą drogę sprawiedliwości, dobra i uświęcania się. Musimy nią kroczyć świadomie. I Bóg w Starym Testamencie działa identycznie, powiedzmy sobie podobnie,
że najpierw idzie, ktoś mówi do tych miast przeważnie, że będą zniszczone, albo ktoś tam idzie głosić, tak jak Jonasz na przykład do Niniwy, i te miasta mają szansę się odwrócić od swojego grzechu, tak żeby nie zostać zniszczone. Izrael wiele razy schodził na złą drogę i najpierw Bóg wysyła do nich proroków, tak już później, jak nie mieli tego, jak Bóg był w świątyni, tak? I Izrael był już w swojej ziemi, był już państwem, to Bóg wysyłał tam, jak schodzili na złą drogę, zaczynali czcić różne bożki, to najpierw wysyłał do nich proroków i ludzi, którzy im mówili, napominali ich przez jakiś czas, a dopiero później karał Izrael. Tak? I tak samo jest z innymi ludami, tak samo jest w Nowym Testamencie. Bóg ci głosi, ktoś ci głosi Ewangelię, ty możesz ją przyjąć, bo masz wolną wolę, człowiek ma wolną wolę, może ją przyjąć w każdej chwili, tą dobrą nowinę, nawrócić się do Chrystusa, pokutować, odwrócić się od swojego grzechu i na to ma czas do końca swojego życia. Bóg działa w sumie podobnie, tak? Tylko teraz żyjemy w czasach łaski, żyjemy już po śmierci Chrystusa, mamy pełnię objawienia Bożego w postaci Słowa Bożego i wiemy, jak co zrobić, żeby ten ciężar grzechu i to przebaczenie i nowe życie otrzymać już teraz na ziemi. Ludzie w Starym Testamencie tego nie mieli, tego, żeby już tutaj na ziemi zacząć nowe życie, tak? A my już możemy. Już możemy zacząć nowe życie, dostać Ducha Bożego, możemy od Pana przez nawrócenie i już możemy kroczyć, iść i kroczyć w tej świętości, uświęcać się z pomocą Ducha Bożego, z pomocą Jezusa, z pomocą Ojca, ponieważ ta kurtyna, zasłona, która nas oddzielała od Niego, została zdjęta wraz z śmiercią Jezusa. I tyle. I po prostu Bóg, po pierwsze, chciałem zaznaczyć, jest sprawiedliwy i sprawiedliwości musiało się stać zadość. Grzech musi zostać w jakiś sposób ukarany. My żyjemy już w czasie, kiedy za nasze grzechy wziął na siebie Jezus i możemy już nie być sądzeni za nasze grzechy, tak? Jeżeli przyjmiemy Jezusa jako naszego Pana. Natomiast w Starym Testamencie nie było takiej możliwości. Jezus jeszcze nie umarł i sąd na te upadłe narody, na te upadłe po prostu plemiona Boży przychodził, tak? W trakcie ich życia i ich po prostu sądził już tutaj na ziemi. Jak dotarli do pewnego punktu granicznego, moralnego, który Bóg po prostu nie mógł dopuścić na ziemi, żeby się to rozplemiło po całym świecie, bo Bóg nas też chroni przez to, chronił nas przez to, że sądził tych ludzi i nie dawał się temu złu po prostu rozejść na wszędzie, na całą ziemię. W takim po prostu zakresie zła, jakie tam było w tych miastach, to co mówiliśmy sobie wcześniej, że po prostu zabijanie dzieci dla bożków małych, gwałcenie ludzi bez i żadnego sądu tam nie było też na te sprawy ludzkiego, tak? To było dopuszczone prawnie w tych narodowościach i nikt z tym nie miał problemu tam. I po prostu już była degeneracja tej ludności bardzo duża. Dlatego Bóg jest na początku sprawiedliwy i ludzie o tym zapominają, że Bóg nie jest tylko miłością, taką ślepą. Bóg nas kocha i nie patrzy na nic, wszyscy pójdą do nieba. Nie ma czegoś takiego, tak? Bóg nam dał wolną wolę. Dał nam prawo wyboru. Nie musimy kochać Boga, możemy iść inną drogą, albo możemy Go kochać i iść z Nim. Relacja, jak każda inna. Do miłości do kogoś nie można nikogo zmusić i Bóg nas nie zmusza. Bóg nam tylko daje w swoim życiu różne... No,
różnych etapach swojego życia nam pokazuje, że jest, działa w naszym życiu, odpowiada na modlitwy czasami, tak? O których później zapominamy i czasami się tak zdarza, że po prostu nie wybieramy tej drogi, bo mamy wolną wolę. Sami decydujemy się na to, że odrzucamy w którymś momencie Boga i mówimy, że nie, Boga nie ma, ja chcę żyć po swojemu, wybieram inną ścieżkę, inną drogę, tak? I tyle. I Bóg nie zasłoni oczu, jest miłosierny i kocha nas i odda nam to, co chcemy. Jeżeli w trakcie swojego życia zdecydujemy się, że nie chcemy Boga, nie uznajemy Boga, Bóg jest dla nas zły, to Bóg nas na siłę nie będzie ciągnął do siebie, On nam da to, czego chcemy. Jeżeli nie chcemy być z Nim, to będziemy żyć bez Niego, czyli będziemy w piekle, czyli pójdziemy do piekła. No i tyle. Ja myślę, żeby ten odcinek na tym zakończyć, będziemy kontynuować w drugiej części. Więc Pan będzie z Tobą, a jest, bo tylko my możemy Go opuścić, bo On jest wierny swoim słowu, On jest wierny swojemu słowu i nigdy nas nie porzuca. Tylko Ty musisz podjąć decyzję, bo masz wolną wolę, żeby być z Nim. Ja Ci tego życzę, żebyś taką decyzję w swoim życiu podjął i chwała Tobie. Panie, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Tobie za to, że chciałeś się mnie słuchać i z Bogiem. Niech pokój Pana Jezusa Chrystusa będzie z Tobą. Amen.